trudno. Niektórzy chrześcijanie zostaną pozbawieni życia tylko dlatego, że należą do Chrystusa. I to jest też ten znak, znak, który szczególną kumulację miał w XX wieku, gdzie to zło w różnych postaciach atakowało ludzi wierzących, wielu z nich pozbawiając życia, wielu narażając na ogromne cierpienia. Ksiądz kanonik Dominik Mary, którego 40. rocznicę śmierci wczoraj, dzisiaj obchodzimy, był w ten XX wiek wpisany i doświadczył tego, co dla tego czasu było charakterystyczne. Doświadczył tego cierpienia, które te czasy ze sobą niosły. Nie będę przypominał całej jego historii, ale tylko na niektóre aspekty cierpień w jego życiu, tych przysparzanych mu przez ludzi złych, ludzi służących złu, przypomnę. Najpierw jeszcze w 1939 roku, gdy był proboszczem miejscowości Łaszczów, koło Tomaszowa Lubelskiego, przeżył, jak to określił w jednej ze swoich biografii, najazd sowiecko-ukraiński. Jakiś NKWD-ista wygrażał księdzu kanonikowi pistoletem, chwaląc się, że 8 księży już własnoręcznie zabił. Podobno odpowiedź księdza Maja była błyskawiczna. Natychmiast rozerwał sutannę, z trzaskiem rozsypały się guziki i rzucił krótkie strzelby. NKWD-ista odwrócił się, odszedł, a wszyscy zamarli, bo przesłanie tej sceny dopiero z opóźnieniem do nich dotarło. A potem przyszli Niemcy. Prawie 5 lat spędził w obozie koncentracyjnym, w nieludzkich warunkach, szykanowany, bity. I nie wszyscy przeżyli obóz tak pięknie jak on. Jeden z poetów, Gorowski, usprawiedliwiając potem swoje niegodne zachowanie, pisał o obozie w Oświęcimiu, że tam żywi zawsze mieli rację przeciw umarłym. Jakby chciał usprawiedliwić swoje postępki, ksiądz kanonik niczego usprawiedliwiać nie musiał. On był pierwszy, jeśli chodziło o modlitwę, o posługę innym więźniom, o roznoszenie komunii świętej, choć za to okrutne kary mu groziły. I on słabego zdrowia, wątły fizycznie, zresztą te słabości fizyczne były przyczyną tego, że przed wojną jeszcze ze studiów specjalistycznych musiał zrezygnować. On ten obóz przeżył, ale przeżył go z godnością. Nie złamany przez prześladowców, przeżył dzięki modlitwie, dzięki trwaniu przy Panu Bogu, dzięki Eucharystii i nie ukrywał, że wielką radością było dla niego, gdy rodzina przysłała mu ukryte w bochenku chleba wino i komunikanty do odprawiania mszy świętej, bo tego otrzymać w obozie nie mógł. A potem cudownie ocalony wraz z innymi więźniami, bo hitlerowcy planowali zagładę całego obozu w Dachau, planowali zabicie wszystkich więźniów i tylko przypadek za sprawą opatrzności sprawił, że zwiad amerykańskiej dywizji znanego chyba z filmów generała Pattona, nie zdając sobie sprawy z tego, jak liczna jest obsada niemiecka strzegąca obozu, zaatakował ten obóz. Niemcy się poddali, więźniowie ocaleli. Po kilku latach pracy na obczyźnie, na wezwanie ówczesnego biskupa lubelskiego, Stefana Wyszyńskiego, znanego potem jako prymas tysiąclecia, wrócił do ojczyzny, ale przykrości się nie skończyły. Został proboszczem jednej z parafii
Nazwę pominę, jeśli ktoś będzie chciał, to się dowie. Ale dziwne to były czasy. Zawierucha komunistyczna się rozpoczynała i jak sam pisze w swojej biografii, parafianie z tej miejscowości go wywieźli, stwierdzając, że co im o księdzu kryminaliście, który obozy koncentracyjne przeżywał. W innej biografii, pisanej w Bychawie, zaznacza, że tylko jeden dzień był z tymi ludźmi. Bardzo brzydko wyrzucając go, a wyrzucili go w jeszcze bardziej brzydki sposób. A odpowiedź księdza Maja: wyjął różaniec i zaczął się modlić. To była miara wielkości tego człowieka. A potem w latach 70., gdy tamci parafianie czy potomkowie tamtych parafian zaproponowali pojednanie, nie odrzucił wyciągniętej ręki, podobno do przeprosin wzajemnych doszło. Potem szykanowany był przez Urząd Bezpieczeństwa, utrudniano działalność katechetyczną, wszelkie akcje duszpasterskie. I znamienne, że jeden z tajnych współpracowników, którzy na księdza Maja donosili, miał pseudonim Burek. No na szczęście ten Burek nie w Bychawie działał, tylko w Bobach, gdzie ksiądz Maj był wcześniej proboszczem. Ale niestety w dokumentach IPN-u zachowały się też takie burki bychawskie, które donosiły, które utrudniały. Kilka razy miał kolegia za katechezę, za organizowanie filii w Kosarzewie, za organizowanie zbiórki żywności dla seminarium jesienią, na zimowe zaopatrzenie. Jego Simpsonka, motorower, wystawiono nawet kiedyś na aukcję, ale podobno ktoś życzliwy wydrapał na ramię motoroweru, że jest to własność księdza Maja i nikt na licytacji kupić motorowera nie śmiał. A potem nieznani sprawcy, jak to się wtedy mówiło, ten motorower ukradł. Były też inne formy. Kilka lat temu w Głosie Ziemi Bychawskiej jeden z badających historię wyraził swoje wielkie oburzenie, że między grobami z I wojny światowej na cmentarzu bychawskim znalazły się współczesne pochówki. Nie krył swego oburzenia, nie przebierając słowa. Zacząłem sprawę zgłębiać, bo wtedy właśnie proboszczem bychawskim był ksiądz Maj. Okazało się, że ciągle prosił władzę o powiększenie cmentarza. I od księdza Zenia, który był przecież wikarem księdza kanonika, wiem, że z takich rozmów zawsze wracał przygnębiony i nie ukrywał wcale ksiądz Maj, że władze bardzo go upokarzały wtedy, gdy te prośby o powiększenie cmentarza składał. Stąd pochówki organizowano tam, gdzie się tylko dało. I z takich drobnych szykan, drobnych prześladowań składało się to jego życie. Oczywiście jest dokładnie opracowana biografia księdza Maja. Jak zapowiadali księża po mszy świętej i po programie przygotowanym przez młodzież, będzie można tę książkę nabyć. Jest kilka egzemplarzy, kilkadziesiąt egzemplarzy w zakrystii, także na pewno dla wszystkich chętnych wystarczy. I dobrze, że z tą piękną postacią będziemy się zapoznawali, z tą postacią, która i w naszych czasach pokazuje, że nie byt kształtuje świadomość, że nie siła fizyczna jest ważna, a siła ducha, że człowiek trwający przy Bogu, rozmodlony, może wielkich rzeczy dokonywać i będzie na pewno wspaniałym patronem naszej szkoły. Będzie też, jestem przekonany, dobrym orędownikiem. I teraz może o moich też prywatnych
nadziejach czy inspiracjach związanych z proponowaniem księdza Maja na patrona szkoły chciałbym krótko powiedzieć. Otóż nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, ale gdy Rosjanie zajęli Lubelszczyznę w lipcu 1944 roku, to miało miejsce, do zwalczania opozycji powołano specjalną dywizję NKWD. Przewodził generał Srebrniaków, zdaje się, nie wiem, czy nie przekręciłem nazwiska, 8,5 tysiąca ludzi miał do dyspozycji. W październiku 1944 roku tę dywizję powołano, a pierwszą potyczkę dywizja, oczywiście w mniejszej sile, aż tylu nie trzeba było, stoczyła 25 października w Zaraszowie. O co poszło? NKWD-ziści, robiąc czystki, aresztowali dowódcę AK, Józef Kukuła się nazywał, Podhalańczyk przysłany tutaj przez Armię Krajową do organizowania i prowadzenia struktur podziemnych. Aresztowali go i trzymali w więzieniu, w areszcie w Dychawie. Jego zastępcą był sierżant Bartoszek z Olszowca i on zorganizował akcję odbicia dowódcy. Partyzanci zbierali się w lesie na skraju Zaraszowa, przy Wolinach. No niestety ktoś doniósł, przyjechał NKWD, wywiązała się strzelanina. Ranny sierżant Bartoszek został przez NKWD-istów dobity. Jednego z zaraszowiaków wzięto w niewolę, a może dał się wziąć w niewolę. Nie wiemy tego, na wieś już nie wrócił. Za to robił potem karierę w Ludowym Wojsku Polskim. I kilka dni później, o czym pani Grabowczykowa pisała, rozpoczęły się aresztowania wśród partyzantów należących do AK, do batalionów chłopskich zaraszowiaków. Wyroki po kilkanaście lat, potem trochę skrócone z racji amnestii. Na szczęście wszyscy z tych aresztowanych wrócili do domu. Taka to była ta historia tej potyczki, ale potem Zaraszów, krótko mówiąc, miał podgórkę, jeśli chodzi o władze, czy to gromadzkie, czy powiatowe, wtedy trochę inna struktura była. Jeśli ktoś słuchał na przykład wspomnień dyrektora Milanowskiego o budowie szkoły, to on wyraźnie mówi, że Dychawa była tej budowie nieżyczliwa. On wszystko opierał o stopień wyżej, czyli o województwo. Stamtąd zapraszał ludzi, tam szukał poparcia, jakby ten pierwszy stopień przeskakując. To było za komuny. Teraz czasy się zmieniły, ale ja już dygresji dalej nie będę ciągnął. Więc myślę, że ksiądz Maj, który miał problemy z władzami, ówczesnymi władzami BKW, no będzie nam tu dobrym patronem. I będzie też wzorem. Wzorem tego, że modlitwą, że cierpliwością, że wytrwałością można dużo, ale to bardzo dużo dokonać. I może jeszcze, wydaje mi się, że z księdza Maja już trochę Zaraszów czerpie, bo ze zdumieniem wysłuchałem oświadczeń kilku radnych, którzy no niestety za rozwiązaniem szkoły w Zaraszowie głosowali, a mówili, że gdy przyjechała delegacja, to oni się zaczęli trochę bać, bo spodziewali się, że jeśli nie na białe, to przynajmniej jakimiś słowami zostaną obrzuceni, a nic takiego się nie stało. Nic takiego nie miało miejsca i zaczęły się wyrzuty sumienia u tych ludzi, którzy zdali sobie sprawę z tego, że no po niewłaściwej stronie wtedy się opowiedzieli. A więc księdzu Mają powierzajmy także te sprawy, które trudne są nawet w stulecie istnienia naszej szkoły i ufajmy, że on swoją modlitwą, swoim stawiennictwem Pana Boga nam jest wiele spraw
w stanie wyjednać. I zakończmy.